Pani skarbnik, patrząc na zestawienie dokumentów, które mamy dzisiaj podczas obrad, w następnym projekcie jest zapisane 20 tysięcy złotych na przekazanie dla starosty powiatowego. Nie zgadza to się z wypowiedzią pana burmistrza, bo pan burmistrz mówi, że damy te pieniążki wtedy, kiedy będziemy uważali, a my tutaj już mamy wygenerowane te środki do przekazania. Bo w tej sytuacji, jeżeli my te pieniążki zdejmiemy, uchwała będzie wiążąca? Nie możemy, jeżeli zostanie jeżeli zdejmiemy z budżetu 20 tysięcy, nie wolno nam podjąć uchwały o sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu. Te dwie uchwały powinny być ze sobą spójne. A jeżeli zostanie odrzucona uchwała o pomocy, automatycznie nie możemy ująć w zakresie dróg udzielenia pomocy w zakresie dróg powiatowych w budżecie tych środków. A to, że zostaną środki zadeklarowane i ujęte w planie, nie jest to równoznaczne z przekazaniem, bo przekazanie dopiero nastąpi w momencie, kiedy powiat nowotomiecki przedstawi nam część faktur z rozliczeniem z wykonania prac i po przedstawieniu umowy podpisanej na realizację danego projektu. Dziękuję, wyjaśnienia dla mnie są czytelne. Składam wniosek formalny. Uwaga, pan, a nie radny, kolega. Składam wniosek formalny z uwagi na taką sytuację, którą mamy. Wnoszę o zdjęcie z porządku tej uchwały do następnej sesji, ponieważ mamy dzisiaj bardzo poważne zadanie przygotowania środków na kanalizację. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem mojego wniosku formalnego? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dwóch przeciw, pięciu się wstrzymało, siedmiu. Wniosek został przyjęty. Mamy ten temat rozwiązany, ponieważ uważam, że kwestia jest godna uwagi, natomiast w tym momencie nie możemy tej uchwały podjąć. Tak, pan radca ma rację. Doprowadziliśmy, szanowni państwo, do tego, że ta uchwała nie może być zjęta, ponieważ bezwzględna większość głosów mówi o 8. Musi być 8 głosów o zdjęciu z porządku obrad i ci państwo, co się wstrzymali, po prostu spowodowali sytuację taką, że musimy dalej nad tą uchwałą, projektem pracować, co uważam, że jest w tym momencie nie na miejscu. Ale to odkładam pod dalszą dyskusję. Proszę o zabranie głosu, jeżeli ktoś ma inne zdanie, bo tak to wyszło. Proszę, pan Jędrzejczyk. Ja mam pytanie, do kiedy starostwo powiatowe potrzebuje naszej uchwały? W jakim terminie? Bo ja rozumiem, że jest to współpraca, gdzie w zeszłym roku powiat nam pożyczył 20 tysięcy, żeby były punkty, w tym roku my im oddajemy 20 tysięcy. Jest ok, tylko teraz kwestia, na kiedy starostwo powiatowe potrzebuje takiego dokumentu, naszej uchwały, żeby oni mogli aplikować czy przedstawić te dokumenty dalej, żeby swój plan zrealizować. Przepraszam bardzo, jeżeli mógłbym prosić o 5 minut przerwy, zadzwonię do pana starosty i spytam się. Przyjmuję wniosek pana burmistrza, bardzo proszę o kontakt. Thank you.
Projekt uchwały został przyjęty.